Raz. Dzień dobry. Dobry wieczór wszystkim. Witamy na koncercie Kolęd i Pastorałek. Zaczęliśmy tak troszeczkę symbolicznie, ponieważ utworem War is Over, czyli wojna skończona. Był to utwór tak zwany naprzeciwko wojnie w Wietnamie, tam w 98 czy 9, ale to jest taka ciekawostka. Teraz tak. Ten koncert jest taki troszeczkę specjalny, ponieważ pierwszy to jest jedna rzecz, a drugi mamy zaprzyjaźniony chór z Gołkowic, Cantabodeo, którego zapraszamy i z którym będziemy koncertować, śpiewać te najbardziej znane kolędy polskie. I pierwszą z nich będzie utwór, który jest tak naprawdę najbardziej rozpowszechniony, najbardziej znany w polskiej tradycji. Jest to kołysanka, którą tak naprawdę nieraz mamy śpiewały swoim dzieciom, jeżeli chcieli ich uspać. Jest to utwór Lulejże Jezuniu, przed Państwem Orkiestra Miejska Stary Sącz oraz chór Cantabodeo z Gołkowic. Thank you.
Państwo będą razem z nami śpiewać, bo wydaje mi się, że 90%, no 80% tych kolęd i pastorałek, które dzisiaj zagramy, to jest na pewno znana szerszej publiczności. Teraz utwór, że tak powiem, najbardziej rozpowszechniony u nas w Małopolsce, u nas w Nowym Sączu, ponieważ tak naprawdę on został napisany w Krakowie, ale pierwszy raz zaśpiewany został tutaj, no nie tutaj, obok, w miejscowości w Nowym Sączu właśnie. I dlatego jest to najbardziej, najczęściej, może tak powiem, słuchany utwór, kolęda w okresie właśnie bożonarodzeniowym. Utwór Nie było miejsca dla Ciebie, tutaj w wydaniu naszej orkiestry oraz Angeliki Galary, którą witamy serdecznie i oklaskami. Człowiek
Angelika Galara. Teraz z powrotem wracamy do chóru i zaśpiewamy z nimi. W sumie teraz to była przedtem najbardziej znana w Polsce kolęda Lulej Żyzuniu, a teraz będzie tak naprawdę najbardziej znana na świecie kolęda, która została napisana w Austrii, w Niemczech na pierwszej pasterce w 1818 bodajże roku, nie chcę patrzeć na ściągę, została zaśpiewana i zagrana. I ona miała nazwę wtedy, mam nadzieję, że nie pomylę się, bo nie uczyłem się tego języka, ale Stille Nacht, czyli Cichą Noc, dzisiaj w wykonaniu orkiestry oraz chóru.
Następny utwór, również z naszym chórem, będzie to Mędrcy Świata Monarchowie. Jest to opowieść, wiadomo, o tym, że bogaci ludzie z całego świata przychodzili do Pana Jezusa, by zobaczyć, w jakim, oddać Mu przede wszystkim hołd i tak naprawdę zobaczyć, w jakich warunkach musiał na ten świat przyjść. Jeszcze raz Miejska Orkiestra Stary Sącz oraz chór parafialny Cantapo Deo z Gołkowic. Świata Monarchowie,
teraz taki utwór, można powiedzieć, dla mnie bardzo szczególny, bo chyba to jest najbardziej znana kolęda, która łapie za serce, myślę, każdego, który ją słyszy. Jest to kolęda o tym, jak, w jakich warunkach, jak nędznie przyszedł na świat Pan Jezus. I tytuł tej kolędy jest to Mizerna Cicha. Dzisiaj zaśpiewają Aleksandra Król z naszą orkiestrą. Także zapraszam. Król. Król Aleksandra.
Troszeczkę teraz weselej, bo już się tak zrobiło nostalgicznie bardzo. Kolęda w śródnocnej ciszy w wykonaniu orkiestry oraz chóru Canta Bodeo. Jest to utwór z przełomu XVIII-XIX wieku. Często też był używany później, w latach tam, w sensie w wieku XX, późnym wieku XX. Był używany jako też melodia do różnych utworów patriotycznych. Ta melodia jest nieraz gdzieś tam właśnie używana. Przed Państwem Orkiestra Miejska oraz chór Canta Bodeo. Stres mnie zjadł chyba. Następny jeszcze mamy tak naprawdę 4 utwory. Także jesteśmy, można powiedzieć, w drugiej części już naszego koncertu. Będzie to utwór tak naprawdę oddający hołd, chwałę Panu Bogu, że zesłał na ziemię swojego Syna. Utwór nazywa się Triumfy Króla Niebieskiego. Bardzo znana tak samo u nas w naszym regionie ta kolęda grana przeważnie na pasterkach. Dzisiaj w wykonaniu naszej orkiestry oraz chóru. Króla niebieskiego, z nieba wysoko.
Teraz, proszę Państwa, w sumie przechodzimy do takiej, można powiedzieć, jednej? Nie, dwie są. W tym dzisiejszym zestawieniu są tak naprawdę dwie pastorałki, ponieważ wszystko wcześniej to były typowe kolędy, a teraz pastorałka o nazwie Uciekali. Bardzo rzadko grana, chociaż jest mega, mega piękna. Jest to w ogóle pastorałka, która została stworzona dla takiego... Zapomniałem już. O, dla musicalu Metro. Tak, jest to pierwszy musical, to był po II wojnie światowej. Dzisiaj w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Stary Sącz oraz Aleksandry Król. Jak najdalej, jak najdalej, jak najdalej.
Bardzo piękna pastorałka i piękna wokalistka, także wszystko jest, wszystko się zgadza. Teraz tak naprawdę dwa ostatnie utwory. Zawsze, może nie zawsze, ale często, gęsto, wiele osób z was i od nas podczas wigilijnego stołu wspomina jakichś swoich przyjaciół, swoje osoby z rodziny, którzy no niestety już nie siedzą z nami przy stole, ponieważ już są tam wysoko góry. I powstała taka pastorałka, chociaż w nazwie ma kolęda, ale to jest tak naprawdę pastorałka o nazwie Kolęda dla Nieobecnych i dzisiaj ją wykonamy właśnie, Orkiestra Miejska wykona ją z naszą pierwszą też solistką, Angeliką Galarą, którą zapraszamy. I zapraszam do słuchania. Żeby
jeszcze raz. Pozwól cieszyć się dzieckiem w nas i zapomnieć, że są puste miejsca przy stole. Wierzymy kolejny raz w jeszcze jedno Boże Narodzenie. I choć przygasł świąteczny gwar, bo zabrakło wbrew tak zwanej ironii losu, przyjdź na świat, by wyrównać rachunki strat, żeby zająć wśród nas puste miejsce przy stole. Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem w nas i zapomnieć, że są puste miejsca przy stole. Jeszcze raz pozwól cieszyć się przy stole. I tak już doszliśmy prawie do zakończenia naszego pierwszego, ale mam nadzieję nie ostatniego koncertu kolędniczo-postorałkowego. Mam nadzieję, że za rok też się spotkamy w nie mniejszym składzie. Ale zanim ostatni utwór, zanim ostatnia kolęda, która zawsze kończy, najczęściej kończy takie koncerty, czyli Bóg się rodzi, zanim on nastąpi, to chciałbym serdecznie podziękować osobom, dzięki którym możemy tutaj siedzieć, dzięki którym udostępniły nam różne, że tak powiem, media i tak dalej, ale zaczynając od samego początku, to przede wszystkim księdzu proboszczowi Januszowi Rybie chcieliśmy podziękować za to, że bardzo radośnie przyjął tę możliwość zorganizowania takiego koncertu i służył wszelaką pomocą. Gdzieś tam go spotkałem, to na pewno gdzieś tam jest ksiądz Janusz. Liczę, że jeszcze współpraca będzie kwitła. Drugą grupą tak naprawdę, której bardzo bym chciał podziękować, to właśnie temu pięknemu chórowi, który użyczył nam swoich zdolności wokalnych, głosowych i też bardzo chętnie przyjęli zaproszenie nasze do wspólnego kolędowania. Jest to chór parafialny Kantabodeo z Gołkowic pod przewodnictwem pani Ilony Jagieły. Tam ostatni. Bardzo, bardzo dziękujemy. Panu Darkowi chcieliśmy podziękować, Ptakowi, który tutaj
nas wysyła w świat i też kiedy zadzwonię, to on bardzo chętnie, on dużo czasu wolnego ma i mówi, że on to by wszystko nagrywał. Oraz panu Darkowi tak jest. Tomkowi Łakomie też, bo widzę, że tutaj lata z aparatem zawsze. I tak szczególnie chciałem podziękować grupie w sumie dwuosobowej, która nas nagłośniła, firmie Fortech, panu Rysiowi Garwolowi i jego synowi Adamowi, który bez żadnego problemu, nieodpłatnie, co w tych czasach jest bardzo ciężko, powiedzieli, że bardzo chętnie nam pomogą i nas nagłośnią. Także bardzo, jeszcze raz bardzo dziękujemy. Cały ten sprzęt tak naprawdę jest ich prywatny i nam go użyczyli. Chciałbym podziękować... Brawo, brawo, brawo. Wam bardzo bym chciał podziękować za to, że poświęciliście swój wieczorny czas, żeby posłuchać nas. Naszym solistom, dwóm dziewczynom, pięknej urodzie i pięknemu głosowi. Tam siedzą trzy kochane. Mam nadzieję, że o nikim nie zapomniałem, takim, kto nas wsparł, ale wszystkim bardzo dziękuję. No i przede wszystkim orkiestrze, no bez której by tutaj, wiadomo, ja bym mógł stać, mógłbym machać, ale i tak by to nic nie dawało, jakby nie było tutaj za mną tyle miłych, kochanych osób, które są po prostu. Tak, brawo. Mamy taką nie tyle prośbę, co takie luźne ogłoszenie, że jeżeli by wam zbywało w kieszeni za dużo pieniędzy czy coś, to na wyjściu mamy takie dwie puszki z pięknymi dziewczynami. Znaczy piękne dziewczyny trzymają dwie puszki. Jeżeli byście mieli ochotę nas wesprzeć finansowo, bo jednak orkiestra to dużo różnych takich wydatków i tak dalej. Mamy różnych sponsorów, ale też pana Andrzeja Stawiarskiego, jeżeli jest, bardzo witamy i pozdrawiamy. Ale jeżeli byście mieli ochotę, to bardzo zapraszamy do takiego wsparcia. No i tak jak mówiłem, ostatni utwór, który dzisiejszej nocy zabrzmi, jest to utwór Bóg się rodzi. No, nie ma bardziej triumfalnego, takiego podniosłego utworu, podniosłej kolędy, jak właśnie to. I tym właśnie chcielibyśmy się z państwem pożegnać. Miejska Orkiestra Stary Sącz, chór Cantabo Deo, dziewczyny Angelika, Ola oraz Jasławek Drzyzga. Dziękujemy.
Dziękujemy. I do zobaczenia, mam nadzieję, za rok albo nawet wcześniej na jakimś naszym koncercie.